pokażę Wam pomieszczenie przed położeniem folii. Cała powierzchnia została delikatnie przeszlifowana frezem. No po to po prostu, żeby posprzątać te takie wystające kamienie, jakieś pozostałości po tynkach, żeby po prostu folia nie została poniszczona po rozłożeniu, przy chodzeniu i przy montażu kanalizacji. Powierzchnia jest naprawdę gładka, fajna, nie schodzi to długo. Wiem, że są niektórzy jeszcze, jak są bardzo źle wylane płyty, to stosują wylewki samopoziomujące, ale no to jest niepotrzebny dodatkowy koszt. Warto też poświęcić trochę czasu przy ściąganiu betonu podczas wylewania ślepaka. Później mamy mniej problemu po prostu przy dalszej części budowy. Tak samo warto sobie zasypać piasku czy zabezpieczyć papę wystającą spod podciąkami podczas robienia tynków. Potem zaoszczędzimy troszkę czasu przy czyszczeniu tej papy. No ja tutaj sobie nie zabezpieczyłem niczym, ale papa jest tak gruba, że też delikatnie przeleciałem frezem i jest oczyszczona. Na to dajemy uszczelniacz około 5 cm od kraju. Potem jeszcze dodatkowo, bo mi zostało troszkę lepika na zimno, zalewam sobie kraję folii i cała wilgoć zostaje zamknięta pod spodem, pod folią, pod papą. Nie wywijam folii na ścianę, tak co niektórzy to robią. Nie podoba mi się ten sposób, chociaż on nie jest zły. Też tak dużo osób robi. Ja ustawiam sobie to wszystko na papie. Jeszcze rozważałem podsunięcie folii pod papę, ale ta papa jest gruba i jest już tak zlepiona z posadzką, że nie ma sensu jej ruszać, więc dajemy uszczelnia, czyli zalewam lepikiem i układamy kanalizację. I w tym pomieszczeniu folia jest już rozłożona. Folia gruba, półmilimetrowa, no to wiadomo, plus minus 25%, różnych producentów różnie bywa. Z tej folii jestem zadowolony, jest naprawdę gruba i spoko. No i tak, jak mówiłem wcześniej, jest położona masa uszczelniająca jakieś 5 cm od kraju. Folia jest przyklejona i dodatkowo jeszcze zalana jest tym lepikiem. Tak mi w tym momencie wpadł taki pomysł, tak zrobiłem, po prostu by mi zostało. Nie jest to konieczne, masa wystarczy. Tam nie ma jakichś strasznych wilgoci, więc jest to wedle uznania. No i teraz będziemy składać kanalizację, które są powycinane otwory. No i tak mówiłem wcześniej, dlatego jest posadzka czyszczona, że teraz podczas chodzenia nic się nie dzieje z tą folią, ładnie leży. Później tylko odkurzanie i składamy styropian. Pierwszą warstwę 10 cm styropianu, na niej ułożymy wodę. Następnie przykryjemy to 5-centymetrową warstwą i na to pójdzie już podłogówka, ale to już może kiedyś coś wrzucimy. Tu jeszcze mamy zamontowane, znaczy jeszcze nie zamontowane, dopiero przygotowane stelaż pod WC. W ścianie będzie to wszystko wyłożone styrodurem, żeby to było dobrze zaizolowane i nie będzie nic ładnie wystawało. Pójdzie dwie płyty, karton gips i będzie kibelek w ścianie. Ok. Jeszcze szybka wrzutka na odchodne, co udało się dzisiaj zrobić przez cały dzień. Rozłożyłem kanalizację, jeszcze muszę podokańczać, podokupywać pewne elementy, ale obecną chwilę to się tak prezentuje. WC też jest zrobione, folia położona, kanalizacja rozciągnięta. Jeszcze udało mi się ogarnąć salon z kuchnią, delikatnie przeszlifować, przygotowane jest do rozłożenia folii. Jak będzie chwila czasu, rozkładamy folię i lecimy ze styropianem. Tu jeszcze podłączenie do kuchni. Jeszcze trzeba tylko zamontować krótce, to sobie muszę dokupić i ustawić do lasera. Będzie zrobione, skończone. Tutaj jest jeszcze podciągnięte na powietrzenie. Jeszcze wrzutka z kotłowni. Z kotłowni nie udało się dzisiaj skończyć. Brakło materiału. W przyszłym tygodniu coś pokupię i zamontuję do końca tę kanalizację. No, w kotłowni jeszcze jest więcej roboty. Trzeba rozkminić do podejścia pod wodę od razu, za jakąś skrzynkę do podłogówki, żeby potem na tym styropianie nie wiercić się, bo wiadomo,
Będzie się łóżka zaostrapiał. Nie ma takiej potrzeby. No i co? Rozkładamy folię potem i montujemy wszystko.